No witam wszystkich bardzo serdecznie. Po długiej przerwie, tradycyjnie, będę przepraszał. A musicie mi wybaczyć, dlatego że znowu zamieniłem dom. Mam nadzieję, że teraz już zostanę tu trochę dłużej i no, w sumie okolica jest bardzo fajna. Pora na kolejne opowiadanie. Nie ukrywam, że oczekujecie ode mnie opowiadań z wojska. Ja wiem o tym, że ten temat to jest tematem morza. I ja też nie ukrywam, że mam masę opowiadań z wojska, ale obawiam się jednej rzeczy. Mianowicie, jak zacznę opowiadać o wojsku tak naprawdę, wiecie, bez cenzury, to zapamiętajcie teraz moją twarz. Tak wyglądałem, a prawdopodobnie po opowiedzeniu już by mnie długo, długo chyba tam nie było. Więc muszę jakoś to stonować i chciałbym, żeby te opowiadania, bo wiem, że nie tylko dorośli oglądają, ale i dzieci, więc muszę jakoś jakiś zachować, wiecie, umiar i dystans słowny. Wiem o tym, że czasami trafi mi się jakieś tam przekleństwo, ale słuchajcie, no każdemu się to zdarza, nawet i naszemu wybitnemu prezydentowi. Także ja chciałbym, żebyście nie obrażali się na mnie za to, że ja, prawda, uciekam z takich czy innych tematów. No, chciałbym wam opowiedzieć jak najwięcej bez cenzury i nieraz tutaj, prawda, w gronie rodzinnym namawiają mnie: tato, wiesz, tego ty tam opowiadałeś taką... Ja mówię: dajcie spokój, panowie, jak ja bym to opowiedział, to wiecie co? No ale mniejsza o to. Przejdę teraz do takiej historii, która mi się przypomniała, a mianowicie chodziło o inwencję. No wiecie, no, żołnierz musi mieć jakąś inwencję, no bo dowódcy w sumie są za to rozliczani. Na czym polega ta inwencja? Mianowicie tak, no jest apel, prawda, no i czytają tam rozkazy, prawda, co, jak, gdzie, kiedy, statystyki, nie? No i w pewnym momencie dowódca mówi w ten sposób: słuchajcie, jest tego typu sytuacja, że tak naprawdę my nie mamy w ogóle żadnych punktów, nasza kompania nie w ogóle nie posiada żadnych punktów, jeżeli chodzi o inwencję, o jakąś tam, jakieś wymyślanie jakichś nowych, wdrażanie nowych pomysłów, prawda? I w ogóle wy jesteście, ja nie wiem, no chyba jakieś szkoły kończyliście, chodzicie tutaj, widzicie, ile rzeczy można byłoby zmienić, czy ktoś ma jakieś pomysły, czy tego, prawda, są jakieś tam nagrody, jeżeli ktoś będzie miał naprawdę ciekawy projekt i tak dalej, no i tam, wiecie, gadał trzy po trzy, nie? No, wiecie, to temat jest taki dość ciekawy, dlatego że w pewnym momencie zaświtała mi w głowie pewna myśl, no i oczywiście nie czekając na koniec tego apelu mundurowego, apelu ogólnie, wyskoczyłem pieszo. Obywatel poruczniku szeregowy Grzegorz melduje się z zapytaniem. Tak, słucham was. Ja wychodzę z inicjatywą. No, jaką ty masz inicjatywę? Ja mówię tak. Melduję, że ostatnia izba żołnierska jest zdemolowana. Jest? No jest. Dowódca potwierdził. Są powybijane szyby. No w ogóle tam mes straszny. Bałagan. No ale co ty z tym? Ja mówię tak. Melduję obywatelu poruczniku, że tak, jeżeli chodzi o inwencję, to można ją poszerzyć, otwierając tam na przykład bibliotekę. Porucznik spojrzał na mnie, tak? Bibliotekę. No tak. Zbijemy regały, zrobimy stoły, puścimy muzyczkę, położymy jakieś dywaniki, prawda, i tak dalej, nie? Ty wiesz, ty dość ciekawie mówisz. Mówi, rzeczywiście, można byłoby się tym zająć, mówi. Po apelu zgłoś się do mnie. No, wiecie, po apelu, kurde. Już w mojej głowie zaczynają się, prawda, tworzyć pewne pomysły, projekty, nie? Jak to, kurde, rozkręcić ten interes, nie? No i chłopaki do mnie mówią: ty, ale wiecie, wiecie co, to rzeczywiście dobry pomysł jest, mówi tam. Jak my tak, kurde, tą salą się weźmiemy, to tak 2-3 godzinki porobimy, skoczymy sobie na browarek, nie? Te barany pójdą do parku robić te samochody, a my będziemy, prawda, na kompanii, cieplutko, przyjemnie, prawda, nikt nam się nie będzie wcinał. Spoko, mówię, panowie, jeszcze nie przeprowadziłem rozmowy z moim dowódcą. No i oczywiście Jarek,
mój serdeczny przyjaciel. Kurde, mówię wam, zapomniałem wam powiedzieć. Nawiązałem kontakt z moim przyjacielem, Jarkiem Borowskim. Serdecznym moim przyjacielem, pisarzem, którego teraz serdecznie pozdrawiam. Jarek, jak mnie oglądasz, piąteczka, mam nadzieję, że się zobaczymy niedługo. Ale dobra, zmierzam do meritum sprawy. No i czekaliśmy, prawda, na informację od Jarka. Jarek przylatuje. Ty, Grzechu, Henio na ciebie czeka. Henio to nasz dowódca, tak miał na imię, nie? Pruje do niego. Oczywiście regulaminowe wejście, regulaminowe zameldowanie się. Nie, do mnie tam od razu mówi, dobra, jak ty to widzisz? No ja mówię, no, panie poruczniku, mówię, no, sytuacja jest taka, że każdy poruczyk mówił o doświadczeniu. Ja posiadam doświadczenie, dlatego że mój ojciec, no, ma taką firmę malarską, prawda, i dekorating, i ja w czasie wakacji tam u niego dorabiałem. No i mam pojęcie o tym jowym. Mógłbym, prawda, coś tam namalować, coś tam zrobić, coś przybić, nie? No dobra, mówi. To w takim bądź razie musisz mi napisać, ilu ty ludzi potrzebujesz do pomocy. No, tak sobie pomyślałem, jesteś mój gościu. Ilu ludzi? No oczywiście wymieniłem tak. Poncho, Uszol, następnie Puzio, czekajcie, który jeszcze? A, Iwan Groźny. Jarek, no to Jarek był na kompanii, to wiadomo, to nie musiałem go wymieniać. I kogo jeszcze tam wymieniać? Wiem, że nas było... A! I był przewodniczący Związku Zawodowego. Tak, taki blondy. Jezu, jak on miał na imię? No, mniejsza o to. Komuch. Będę go nazywał Komuch, okej? Okay? No i tą całą paczką, prawda, w rozkazie zostaliśmy zaznaczeni, że będziemy robili Izbę żołnierską, czyli bibliotekę. Boże, mówię wam. Tak było. Oni ze śpiewem na ustach szli do parku. Deszcz, nie deszcz. A my, prawda, na tą salę stanęliśmy. Tak, szyby powybijane. Podłoga brudna. Sufit obdrapany. Smród, nie powiem, jakby się stado pawianów tam, wiecie. No i co? Trzeba się jakoś zorganizować, prawda? Skądś tu farbę zdobyć? Bo tu nie ma tak, że o, idziesz do sklepu, sobie kupujesz. Nie ma. W wojsku musisz sam to wszystko zorganizować. Czyli zaczynasz finkować, myśleć. Skąd ja mam wziąć farbę? Skąd ja mam wziąć narzędzia? Pomysły, no słuchajcie, wpadają same. 1 300 000, bo tak w pewnym momencie przypomina ci się ktoś. A, Bodzio. Bodzio robił w ekipie Biboli. Biboli, czyli to takiej grupy, która zajmuje się, wiecie, upiększaniem jednostki. No to prójemy do Bodzia. Bodziu, słuchaj, taka i taka sprawa, potrzebujemy trochę farby. A ja to potrzebuję, to tyle i tyle. Dobra, mata, dam wam w choboku tej farby, okej. Okay. Polecieliśmy do szefa. Szefie, czy szef nie ma jakiejś tam starej siatki maskującej? No mam. To szef by dał, no, dał nam jakoś tam podartą. A i później, wiecie, doszedł jakiś tam kominek z żarówką w środku. Później pojechaliśmy, wiecie, za jednostkę, bo mieliśmy też swoją taką grupę drwali, która zajmowała się wycinką lasu i robienia desek tam takich innych. I my z tych dech, wiecie, porobiliśmy takie fajne stoły. Pięknie pachniało, takie szerokie ławy. Wiecie, sosny, takie, wiecie, krzyżaki pomocowaliśmy. No super, kurde, jak w knajpie. Tylko broma brakowało. No oczywiście ściągnęliśmy z tego, z najprzeróżniejszych zakamarków książki, żeby coś tam było na jakichś tam półkach, nie? No ja nie ukrywam, miałem książkę też. I powiem wam tytuł, to był Pantaleon i wizytantki. Cieszyła się strasznym wzięciem ta książka. Jak ktoś nie wie, to niech sobie tam wbije i znajdzie to. To się dowie coś na ten temat, bo ja nie mam czasu teraz na ten temat opowiadać, ale cieszyła się potężnym, jak młodzież, mówili, nie była czytająca ani piśmienna, ta książka, słuchajcie, pobiła wszystkie rekordy. Mam ją do dnia dzisiejszego. Pokażę wam ją później. Więc tak, zaczęliśmy tą salę robić. No no oczywiście, no, co tam byśmy nie zdobyli, to tak.